Zaczynamy sobotę na kasę party. Zaczynamy od gotyckiego pikniku. Ja sobie siedzę na kocyku. I jak widzicie, jest słoneczko. I zaczynamy tak dzisiaj spokojnie. Potem jest spotkanie naszej społeczności, a potem koncerty. Ja dzisiaj pewnie większość czasu spędzę na małej scenie. Także będziemy się rozdzielać za Madnim. Także będziecie widzieć większość koncertów dzisiaj. Słuchajcie, kaczka spotkała kurę. Pokaż, co tu się stało. O kurde. Takiego prezentu jeszcze nie widziałem. Pozdrawiamy stoisko Rock Files. Dzisiaj strasznie wieje. Jesteśmy już po spotkaniu. Dziękuję bardzo za kwiatki. Dziękuję bardzo za obraz. Jestem już na zamku, jak widzicie. I czekam na koncert Elektrofir. A potem schodzę na małą scenę, na kilka zespołów. Także dzisiaj kolejny dzień koncertowy, po którym dużo się spodziewam.
byłam na bardzo przyjemnym koncercie Elektrofil i teraz sobie schodzę na małą scenę, na chyba 2 albo 3 projekty pod rząd, już sobie zostanę na małej scenie, żeby tak nie biegać dzisiaj. Idę na Gdyn, potem jest By The Spirit i potem jest Nemuer chyba. I na Nemuer się widzę znowu z Amadim, Amadi na razie został na zamku na The Fright i Sweet Emerald Garden, że rozdzielamy się. Idę jeszcze coś zjeść po drodze. Także na razie bardzo fajna zabawa była. Dziękuję Elektrofil za dobre rozkręcenie. Na dzień dobry. Drodzy widzowie, Lucynka upadła po raz pierwszy. Apolonia. Oh,
Gramoniami nie nagraliśmy pomiędzy koncertami za wiele. Chyba po kolei. Zmęczenie nas dogania dzisiaj. Możliwe, możliwe. Jesteśmy razem za chwilę zagra Nemur, a w międzyczasie... Ja oglądałam Byn. To był taki ritual ambient. Bardzo, bardzo nastrojowe. Siedziałam sobie cały koncert, słuchałam. Było bardzo, bardzo przyjemnie. Naprawdę bardzo fajną atmosferę zrobili. W ogóle na publiczności była cisza jak makiem zasiał. To było super. W międzyczasie na zamku było The Fright, czyli gotycko-metalowy boysband, powiedzmy taki, w klimacie 69 Eyes, z czym zresztą chłopaki się nie kryją. Fajnie, energetycznie zagrali. Co prawda troszeczkę było mniej tańczących ludzi niż na przykład na Electro Fear, które było wcześniej. Ale to chyba specyfika muzyki, po prostu no, do elektro ludzie naturalnie tańczą. A do metalu już raczej tam słuchają, parę osób trochę co pomachało. Zagrali spoko, dobry klimat. Może o jeden raz za dużo wspomnieli o swoim merchu. Potem tutaj zagrał By The Spirit. Bardzo przyjemny koncert, znowu taki do posiedzenia. Dzisiaj miałam trochę nastroju, żeby sobie tam posiedzieć i się wychillować. To śmieszne, tak planowaliśmy wyjazd na Kasla, to ja miałem tu siedzieć, a ty miałeś być na zamku. Przesądziło to, że na zamek wpadło wskutek zmian w line-upie Sweet Ermengarde. Które chciałam zobaczyć, ale nie chce mi się nic jakiegoś. Ja stwierdziłem, że mi się chce. I poświęciłem Dark Ambienty. A tak by the way dostaliśmy lampę. Tak. Dzięki wielkie. Dzięki Lutius. Nemuer zaczyna grać, musimy lecieć, więc resztę dogramy później. No.
Zagrało teraz Nemuer, na którym byliśmy oboje, ale Amadi się zauzawił na Amen. Wtarłem sobie w oczy krem na słońce. Tak. Skończyliśmy na tym, że ja mówiłam, że Bite Spirit był bardzo, bardzo taki przyjemny do relaksu. I ty miałeś powiedzieć, jak było po The Fright, czyli na Sweet American Amen Garden. No, czułem się trochę jakbym był na koncercie Fields of Tenefili. Podobny klimat. Fajnie zagrali generalnie, klimatycznie. Trochę inaczej, tak nie powiedzmy. Wcześniej mówiłeś, że dwa koncerty to były takie bardzo typowe dla swoich gatunków. Ten był troszkę mniej oczywiste granie. Także bardzo fajnie. No i teraz był Nemuer, który brzmiał świetnie. Tak. To rośnie w Czechach mała Wardruna za parę lat. Tak, chociaż oni mają bardziej kaliber. Nowoczesne podejście, bo więcej gitary. Jak byliśmy w Pradze, to tam chyba w jednym numerze tylko gitara. Tak, tutaj chyba w trzech. No, także więcej jakichś takich nowocześniejszych środków i też jakieś tam były takie dźwięki dodane. Tak, ale fajnie, płacz. Fajnie właśnie. No, umarłem, nie o czym mówiłem. Ale generalnie fajnie to współgra i tak się wydaje, jak człowiek o tym pomyśli, tak na sucho, że goście w średniowiecznych szatach, tak, na historycznych instrumentach nagle wyciągają gitarę, jak zresztą i keyboard. Ale to się trzyma kupy i to działa i dalej jest bardzo klimatyczne. Także Nemuera polecamy każdemu, kto jeszcze nie widział. Tak, bardzo, bardzo dobry koncert. Teraz znowu się rozdzielamy, a Amadi leci na zamek, na... Howjoba, który zastępuje... Cyclone 9. Dokładnie. A ja zostaję na Devil's Trade, a potem się wymieniamy. Ty wracasz na... Spotkamy się na chwilę na Shipost Away, z którego... A ty zostajesz, tak? Znaczy na parę, pierwsze dwa, trzy utwory. I na Trachacie nie będzie. Do zdążę na koniec. No, tak, to więc potem spotykamy się na zamku, na którym ja już zostaję do końca, a Amadi wraca na Serego. Spróbuję zahaczyć fire show, bo jest nie drugi, akurat jak będę schodził z zamku. Może się wstrzelę. Skończył. Koncert był absolutnie świetny. Kawał naprawdę dobrej elektroniki na takim światowym poziomie, typu no, co większe gwiazdy, typu nie, VNV czy Covenant. Także dobry kopniak i naprawdę fajne rzeczy. Nie jest to może zastępstwo, na które liczyli fani w Cyclone 9, ale uważam, że jest to zastępstwo godne i koncert był fajny. A ja teraz się pastałeś, z którego chyba ucieknę, bo Howjob trochę przeciągnął. A ja chyba wolę iść na Trecha Sektorii.
Trochę pociemniało, bo zepsuła się pogoda, spadł deszcz, ale teraz na szczęście już nie pada. Ja przenoszę się z małej sceny na dużą, na Shipastaway. I właśnie skończyło grać The Devil's Trade. Bardzo, bardzo dobry koncert. Nastrojowy, zagrali sporo kawałków, które już znałam. Bardzo mi się podobał. Bardzo podoba mi się głos wokalisty i ten klimat, który stworzył na koncercie, naprawdę dobrze się będę słuchał. Także dzisiaj koncerty mniej do pobawienia się, ale nie mniej dobre. A teraz lecę na dużą scenę. Mam nadzieję, że nie będzie kolejki przed wejściem, bo podobno dzisiaj są trochę kolejki. Także trzymajcie kciuki, żebym dotarła na czas. Thank you.
znowu idę po prąd, pod prąd. Jak wchodziłem na Hałdżoba, to wszyscy schodzili z 13 stoletii. Teraz wszyscy idą na Ship Astaway, a ja idę spróbować złapać Fireshow i Trecha Sektori. Zobaczymy, co z tego będzie. A po Trecha Sektori oczywiście Ordo, Rosarius, Equilibrium. Sunshine's down inside the atmosphere.
To było Trecha Sektori, drodzy widzowie. Jest tak ciemno, że nawet nie będę obracał aparatu w moją stronę, bo mnie nie zobaczycie. Bardzo klimatyczny koncert. Walenie basem w klatę. Porządny, uczciwy Dark Ambient. Spora część tworzony na żywo tutaj przez twórcę. Także kawał fajnego koncertu, teraz trochę przerwy i Ordo Rosarius Equilibrio.
Należy się wam małe podsumowanie, ponieważ z Ordo Rosarius Equilibrio wyszedłem przed pisami, żeby zdążyć na jak najwięcej najcereb. Oba koncerty były świetne. Ordo tchnęło trochę życia w ten taki, powiedzmy, neofolkowo-marszalowy klimat, wyciągając na scenę pełną perkusję normalną. Gitara też nie zawsze była stricte akustyczna, mam wrażenie. No i dwa wokale. Generalnie więcej się działo i w związku z tym też energii kopa było więcej, a przy tym dalej był zachowany ten taki fajny, neofolkowy, mroczny klimat. No a Nightcerep to już czysta energia obok Howjob. Drugi świetny elektroniczny koncert dzisiaj, także żałuję, że tak późno dotarłem, bo zobaczyłem może połowę Nightcerów. Ale szacun dla chłopaków, bisowali dwa razy. Co prawda jest w pół do pierwszej, czyli w sumie wcześniej nadal. Ale nie mam poczucia, żeby mi coś ominęło. Także fajny wieczór. Falka już zgonuje na kwaterze. Znaczy głowa ją bolała i poszła do pokoju. Zaraz ją idę odwiedzić. No i zobaczę. Może się przejdę na afterparty, bo w sumie jest jeszcze młody. Jak widzicie, jestem już na kwaterze, ale dogrywam jeszcze podsumowanie dwóch ostatnich koncertów, bo zapomniałam. Tak. Sheep Passed Away. Było masakrycznie dużo ludzi na zamku. Masakrycznie, po prostu pełniutki zamek. Bardzo fajny koncert, powiem szczerze. W sumie słyszałam jakieś kiepskie rzeczy o ich formie koncertowej. Zupełnie się to nie sprawdziło. Koncert mi się bardzo podobał. I co robisz? Wtykam się kaczkę w kadr. Koncert mi się bardzo podobał i generalnie było fajnie. Naprawdę, naprawdę spoko koncert i było widać, że ludziom się mega podoba. Zagrali taki program, no hicioraty raczej, no ale to jakby na festiwalach to jest no, normalna sprawa. Potem byłam na Nicerebie i generalnie mega energia, trochę mniej ludzi, ale też jednak no tak dość duże obłożenie. I wszyscy się świetnie bawili, była niesamowita energia, po prostu power od początku, od pierwszych dźwięków. No i przez jakiś czas się świetnie bawiłam, potem niestety rozbolała mnie głowa, dlatego jestem teraz już na kwaterze. Jak widzicie, już nie mam makijażu i idę spać, a Maddy idzie gdzieś na aftery. Jeszcze pierwszej nie ma, jeszcze troszkę można poszaleć. Więc Amadi wam jeszcze pewnie coś pokaże z afterów, a ja idę spać, także no, dobranoc. Od razu przepraszam, bo już ciężki sprzęt jest ciężki i mi się go nie chce targać kolejne kilometry, także będzie z telefonu. Sorry. Będą jakieś ujęcia z telefonu, coś wam pewnie powie. No dobranoc, a ja się już żegnam. Dzięki za oglądanie i zostańcie jeszcze z Amadim przez jakiś czas. Witam was jednoosobowa delegacja afterowa. Ruszyłem z kwatery, jest chwila po pierwszej. Jestem na rynku. Jak widać, stoiska już pozamykane. Generalnie, może tego nie widać, ale jest więcej tutaj miejscowych niż naszych, którzy ewidentnie postanowili skorzystać z sobotniego wieczoru i się pobawić. Wracam. Jest w pół do trzeciej.
o drugiej się zmienił DJ, troszeczkę się zmienił klimat muzyczny. No, po takim dniu jak dzisiaj, który był gęsty, intensywny, no to niestety jedyne co jest w stanie sobie utrzymać na parkiecie, to jest solidna rąbanka. I póki ta solidna rąbanka była, czyli do tej drugiej w nocy, no to miałem wiarę, energię, żeby tam siedzieć, a teraz to już niestety spać. Także na tym dzisiaj kończymy i widzimy się w następnym odcinku vloga z Castle Party. Zostawcie szpony w górę, subskrypcja i tak dalej. I sorry, że ja tyle występuję na kanale żony, bo to jest jej kanał, a nie mój jednak. Ale jakoś tak wyszło dzisiaj. Także dobrej nocy. Jutro kolejny dzień Castle Party. Druga 40 i sklepy otwarte. Ale jak widać, klienteli już niewiele. Prawdopodobnie ostatnie party na mieście.